Na placu przy remizie w miejscowości Tury po długiej przerwie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec. Brawo Wojciech, komendant gminy Marek Straszewski melduje jednostki po zakończeniu zawodu sportowo-pożarnych. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach. Sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. W zawodach rywalizowało 16 drużyn OSP, które startowały w czterech kategoriach. Pomimo kapryśnej pogody, zawody zakończono, a wszystkim startującym drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy. Jednostki, które znalazły się na podium, otrzymały nagrody pieniężne i puchary, które wręczyli m.in. wójt Dariusz Ostrowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu Józef Pacholski oraz komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu Marek Straszewski. Dodatkowym wyróżnieniem był Puchar Starosty Kolskiego wręczony przez przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego Marka Świątka za najlepszy wynik w ćwiczeniach bojowych, który otrzymała jednostka OSP w Straszkowie. Powołana przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w kole komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność. W kategorii seniorzy na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z OSP w Straszkowie. Na drugim miejscu OSP w Różkowie Pierwszym. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP w Dobrowie. W kategorii kobiece drużyny pożarnicze drugie miejsce zajęła drużyna z OSP w Dobrowie. Najwyższy stopień podium zajęła drużyna z OSP w Różkowie Pierwszym. W kategorii młodzieżowe drużyny pożarnicze od 12 do 16 lat, dziewczyny, pierwsze miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza w Trzęśniewie. W kategorii młodzieżowe drużyny pożarnicze od 12 do 16 lat, chłopcy oraz mieszane, na trzecim miejscu uplasowała się młodzieżowa drużyna pożarnicza w Różkowie Pierwszym, na drugim miejscu znalazła się młodzieżowa drużyna pożarnicza w Białkowie Kościelnym, a pierwsze miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza w Trzęśniewie. Wszystkim drużynom gratulujemy udziału i do zobaczenia za rok.